Hejcie kochani, witam Was w kolejnym moim vlogu. Dzisiaj no taki początek troszkę niestandardowy. No jedziemy z Nikolą sobie na występ Nikoli. Teraz daję ją szybciutko zawieść. Ale dzisiaj Nikola musi odpowiadać na wszystko śpiewająco, bo ma taki challenge. Także, prawda? Więc jak powinnaś odpowiedzieć? Jedziemy się na miejscu. Jadę na konkurs, albo coś takiego. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, witam Was w kolejnym moim vlogu. No, także dzisiaj, słuchajcie, w moim odcineczku na pewno się pojawią zabawki Nelly, bo dużo osób o to pyta, także na pewno będą. Także oglądajcie odcineczek do końca. A co się będzie jeszcze dzisiaj działo, to będę pokazywać. Chcę ogłosić, że w tą niedzielę o po 9:00 będzie specjalny odcinek na moim kanale, więc spadajcie. Ale jaki to odcineczek będzie? Zobaczycie, ale specjalny. A co nie, to ma? Nie żaden challenge. Niespodzianka? Niespodzianka. Nie, no znaczy dla nich tak. Aha. Więc sobie jedziemy do mojej szkółki, bo tam jest ten konkurs karaoke. Jestem taki, wiecie. Konkurs karaoke. Tak? Mhm. No to taki konkurs. Można wygrać, ale nie mam szans, bo jestem od 4 do 8. Ale Nikola lubi śpiewać, także no, idzie sobie dla przyjemności. Tak. Zaśpiewać. No i to jest najważniejsze, mieć takie podejście, prawda? Więc no. Co? No co, no widzimy się później, a zobaczcie, no pogoda straszna, co? A u Was jak tam? Chociaż ciepło. Nikola, ile pokazywało? Dzisiaj stopni? 10? Chyba 10 stopni pokazywało. To my widzimy się za chwilę. No, widzimy się za chwilę. Pa, pa! Kochani, ja już wróciłam do domku, Nikolę zostawiłam na tym występie. Okazało się, że będzie śpiewała sobie z Gabrysią razem w duecie, więc wydaje mi się, że pójdzie im bardzo dobrze. Gabrysię pewnie znacie, była już kilka razy na Nikoli kanale, także no na pewno będzie super występ. Nie nagrywałam, nie zostałam, ponieważ nie chciałam dziewczyny stresować. Chociaż Gabrysia to się nie stresuje, bo ona to tam dużo razy występuje wszędzie, ale Nikoli nie chciałam stresować, także ja wróciłam do domku, później po nią pojadę, albo tata pojedzie, albo wszyscy pojedziemy, zobaczymy. O, Anela też występuje. Anela pojedzie. No, walentynki, słuchajcie, dzisiaj, prawda? Skąd takie piękne kwiatki dostałaś? A właśnie, walentynki dzisiaj, dostałam kwiatki, słuchajcie, od męża i moje najulubione. To są najulubieńsze? Najulubieńsze numer jeden, Lindorki. Lubię. Bardzo. Uwielbiam. Mogłabym je jeść tonami, ale na razie nie mogę za bardzo. Także słuchajcie, ja przyjechałam do domku i będziemy kontynuować mój odcineczek. Właśnie tak. Właśnie tak. To jest tonecia, już się patrzy. To są zabaweczki Nelci. Słuchajcie, cóż Wam powiem? No cóż Wam powiem? No powiem Wam tak, że wszystkie zabaweczki Nelci teraz znajdują się w salonie. Dlatego, że tutaj jest rozłożona jest narożnik i ona ma tutaj dużo miejsca, wiem, że nie spadnie sobie stąd. A my tak nie używamy tego narożnika. Dokładnie. Tylko tak mamy. Ogólnie to jest nasze miejsce, gdzie przy najczęściej siedzimy w tym pomieszczeniu. Tu mamy, słuchajcie, komputery, mamy telewizor, taki typowy salon, wszystko. Dokładnie. Wszystko biuro. Biuro, salon, pomieszczenie do grania. Tak. I zabawy. No, tata miał sobie, zrobił sobie oczywiście biuro, bo miał na to miejsce, ale był tam może 2-3 dni i stwierdził, że mu jest tam samotnie i wrócił do nas. No bo byłem sam tam. No bo sam, no bo to wiecie, trochę nudno, tam jest jednak trochę pracy tata ma przy komputerze, nieraz siedzi pół dnia albo i dłużej, także mu się nudziło tam. No dobrze, także słuchajcie, wracamy do zabawek. Słuchajcie, pokażę Wam zabawki, którymi Nela się bawi, bo obiecałam taki odcineczek Wam. Także już Wam wszystko pokazuję. Może zacznę od takich zabawek, których Nela naprawdę bardzo lubi. To jest słonik. Słuchajcie, bardzo lubi się bawić. O, zobaczcie, co się dzieje już. Tak się lubi bawić tym słonikiem. Ten słonik tutaj ma takie uszka, tak, Nela pokaże. On tutaj ma takie... A tak szeleszczą właśnie, nie? Szeleszczą, tak, Nela? Jak Nela robi? To ostatnio zrobiłem Nikoli taką zagadkę. Byliśmy tak? W kuchni tam, przy blacie i ten słonik był schowany za chyba jakimś sokiem. Aha. I ja tak robiłem tym uszkiem i ja mówię do Nikoli, ja myślisz, co to jest? A ona mówi, no nie wiem, może jakaś siatka, reklamówka, a ja mówię, słonik. No, to tak. Ale to jest bardzo fajny dźwięk, dzieci lubią ten dźwięk. No i słuchajcie, to jest taki fajny, bo... O, mówi po polsku,
Na razie patrzy na mnie, bo tutaj światełko do kamery zamocowane. Tak, ona lubi światełka. Lecia tak. Dzieci. A się nauczyła trzaskać tą ręką, słuchajcie, no. Tak trzaskamy wszystko. I szczególnie w brzuszek, jak leży, to brzuszek sobie trzaska. No, a wtedy podkładamy ręce, żeby się tak nie bijał w ten brzuszek. Tak. Także tak, to jest zabaweczka naprawdę, którą Nela najbardziej lubi. Słoniczka. Dobrze, następną zabaweczką, którą pokażę, to słuchajcie, jest taka zabaweczka w rączkę. Ona też jest fajna, tylko że troszeczkę ciężka. Ale też jest fajna, bo ma fajne melodyjki i też Nela się tym interesuje. Też mnie interesuje. A tu się ostatnio bidurka widzi, zobaczcie, o, udrapa się ostatnio tutaj, o, koło oczka, no. Koło oczka. Ma obcięte pazurki, ale i tak zaraz tak szybko odrosną. Tak. Dwa dni, słuchajcie, i... A już teraz tymi rękami to już wszystko, słuchajcie, dotyka, głowę, wszędzie. No. Patrzy, wszystko. Za długo też nie może sobie a tak... A co ty masz za sukieneczkę? No, ma taką sukieneczkę. Ach, kurczaczki. I dzisiaj go masz tutaj, jaka piękna. A, jaka ty jesteś super. Ale to tylko do odcinka, bo zaraz ją ściągamy, żeby nie było, bo będzie niewygodnie. Nie. Normalnie chodzi tutaj w tych rajstopkach, tak? Tak, w rajstopkach. I wiecie, i leży sobie, bo naprawdę jest niewygodnie dziecku. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze misia szumisia. On to kupiliśmy od razu praktycznie, jak się Nela jakoś urodziła. I powiem wam, że no, słuchała sobie Nela to na początku. Ale szczerze, jakiegoś szału, słuchajcie, tak. Myślę, że nie robiła ten szumiś. Nie. Że faktycznie jakoś dziecko się uspokajało, czy tamten... No, wydaje mi się, że drugi raz chyba bym nie kupiła. Bo to są takie odgłosy, takie... No takiego szumu. Szumu. I masz szum, jakiegoś tam hałasu, jakby pralka, jakby woda, coś takiego. Ale tak to nic więcej. Cóż my tu jeszcze mamy? No to są podstawowe grzechotki. Które lądują w buzi. Lądują w buzi, one są no typowo... Słuchajcie, do tym się ostatnio fajnie nauczyła robić. Tak bierze sobie to i sobie kręci tak drugim paluszkiem to kółeczko. No, i tak sobie no tak mówię, no, ale ogólnie do buzi widzicie, wszystko ląduje. I tak kręcisz. O, mamie włosy wychodzą, tak. I tutaj mamy, słuchajcie, smoczka, który on się należy, on jest do zabawy. Nie chce smoczków, słuchajcie, w ogóle. To już chyba czwarty smoczek kupujemy Neli, a Nela w ogóle nie chce. Nie chce smoczków. Nikola uwielbiała smoczki, no. Nela... Wręcz pokaż, jak weźmie smoczka, to co ona robi. No, wypluwa. Ale to Nela, zademonstruj. Mm. Wycyckaj. Jak ją położymy... O, to tak wypluwa przed ciebie ten smoczek. Nie chce smoczka, no. Ma ponad 4 miesiące, nie chce smoczka. Jak ją położymy, to wam pokażemy, co ona robi z tym smoczkiem. I... A, ten odcinek, czy słuchajcie, dzisiaj jest sobota. Jutro. Właśnie dzisiaj pokazuje się w sobotę, bo my to nagrywamy w piątek. Jest piątek. A zapraszamy w niedzielę do Nikoli na kanał. Tam będzie cover. Z teledyskiem, słuchajcie, nagrywanym. Tak, będzie właśnie. Super, mega, mega. Do czego cover, to się dowiecie w niedzielę, nie będę wam jeszcze zdradzał. Chyba, także że może już... musicie wpadać na kanał Nikoli, naprawdę. No. Mega, trzeci cover już na kanale u Nikoli. Słuchajcie, tutaj mamy karty kontrastowe na kółeczku i one są bardzo fajne, bo książeczka... No, tata nagrywa, tak. Tata nagrywa. Od pierwszego miesiąca, od pierwszego dnia dziecka, także trzeba pokazywać tutaj dzieciom. O! I sobie dzieci oglądają, dzieci sobie oglądają. Bardzo i to właśnie książki. Podstawowe kolory, czarny, czerwony, biały i żółty. Tak, bo te kolory dzieci widzą jako pierwsze. I faktycznie to chyba działało, bo na przykład... Widzieliśmy też po tym, że jak się podchodziło do Neli, jak była mała. I ja na przykład, słuchajcie, teraz mam, nie wiem czy zobaczycie, czarną bluzę taką. To ona zaraz zwracała uwagę na tą czarną bluzę i się podobała. Tak. A na przykład jak się podeszło do niej, nie wiem, w jakimś innym kolorze, no to już się tak nie patrzała na tą bluzę. No, dokładnie. Musi być jakiś napis na bluzeczce i wtedy Nela się patrzy. Nelcie, jakie zabawki jeszcze masz? Zobaczcie, co ona robi. Zobaczcie. Jest taki buziak. Ona jest taka szalona, że po prostu szok. Dzisiaj widzicie na moim odcineczku, jaka Nelcia jest. Praktycznie cały odcinek jest Nelcia. No. Słuchajcie, ja ją położę może troszeczkę. Położymy, nie? I wtedy będziemy jeszcze kontynuować, bo wam pokażę teraz tutaj zabaweczki, które Nelcia ma. Mały. No. O, tutaj są takie zabaweczki. Naciągamy sznureczek i jest melodyjka. I zobaczcie, Nelcia bardzo lubi dotykać rączkami sobie do góry. O, wpółka sobie różne. Dzień dobry. Tak, i łapie sobie, słuchajcie, sznureczek i sobie wtedy może... O, super. No. Tutaj mam też taką zabaweczkę, Nelcia też ją lubi. To jest taka grzechotka. I Nelcia sobie bierze to czasami w rączki i sobie też, to jest mięciutkie, więc się nie uderzy.
No właśnie. No ta lubi tą zabaweczkę, to mama. To jest, słuchajcie, numer jeden. Jeszcze lepsza od słonika. To jest, słuchajcie, numer jeden. To nie wiadomo, co to jest właśnie. No. Czy to jest krówka, czy to jest małpka. Ja na to wołam małpka, niektórzy mówią krówka, nie wiem. I tutaj, słuchajcie, ma takie rączki, że to, złapie sobie dziecko i jest fajne, nic się nie stanie, nie uderzy się. Tak jest sam raz. No mać, mama, daje. Oj, najlepsza, to już szaleje, wariacje, no po wariacje. Prostu. Ale ja spróbuję dać jej tego smoczka, co robi. Zobaczymy, czy pokaże. Plocie. Ja, mama, smoczka. Mama, dać smoczka. Chyba, że też przed kamerą, to nie. Co mama dała? Smoczka. O to już jest... poleciał smoczek. Już po smoczku. I tak spokojnie, bo czasem tak wyszczeli. Dziosła mi tak robi, że daleko leci ten smoczek. Tutaj mam jeszcze taką małpkę. Ona się tylko na nią patrzy tak naprawdę. Ona działa. Coś tutaj... Patrzcie sobie. No zobaczcie. Normalnie obrót robi. Chwila, moment. No, szalona. Bo nie można, słuchajcie, na przykład ją zostawiać samemu czy coś, bo to... Nie. Już teraz chwila, moment, obrót i już gdzie indziej jest, na brzuszku. Dobrze, bo na brzuszku też ją kładziemy i leży na brzuszku, bo trzeba. Tak, o zobaczcie. O, zobaczcie, co ona wywija. Nie, no po prostu ona jest taka szalona i jest cały czas tak. O, i już na boku leży. No. Także cały czas. No i tutaj mamy... Ta małpka daje buziaczki. Małpka daje buziaczki. A, jeszcze mam takie zabawki po Nicoli. Squishy. O, squishy. Squishy. A, jeszcze tutaj mamy taką papugę. Nelcia. Na razie leż ładnie, mamuni. Tutaj, leż, mamuni. No i tutaj mamy jeszcze taką papuszkę, która jest naprawdę fajna. Ona sobie tak gada, skacze i takie różne pierdolki. I zagada. Tak. Ale słuchajcie, na dzisiaj to chyba już będzie koniec, bo naprawdę Nelcia dzisiaj szaleje. Co to się dzieje z tą Nelcią? Szalona. Łobuziak. Łobuziak. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam. Piszcie w komentarzach, jakie odcineczki jeszcze byście chcieli zobaczyć na moim kanale. No i będziemy odcineczki, tak? Będziemy nagrywać odcineczki? No. O. Jak już zaciekawiło. No. No, także kochani, ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Pa, pa.